Witam Państwa w kolejnym odcinku serii Historia Polski i Lechii, w której to obnażam hipokryzję i zakłamanie środowisk naukowych na przykładzie polskich kronik. Kontynuując omawianie roczników Długosza za czasów Bolesława Krzywoustego. Na początek dowiedzmy się trochę więcej na temat dalszych losów Henryka V. W roku 1112 cesarz Henryk wtrąca do więzienia papieża Paschalisa, który go później koronuje. Czyli po zawarciu pokoju z Bolesławem Henryk przybył do Toskanii z wielkim wojskiem, a mianowicie z 30 tysiącami zbrojnych, by otrzymać koronę cesarską. Ta liczba 30 tysięcy może się wydawać komuś duża, jednak w rocznikach, gdy jest pisane na temat Bolesława Krzywoustego i jego walk z Pomorzanami, jego łączna liczba wojsk również oscyluje wokół tej liczby. Także można powiedzieć, że zarówno cesarz, jak i Bolesław Krzywousty dysponowali podobną siłą. Henryk V wysyłał wpierw posłów do papieża Paschalisa II, zrzekając się na zawsze inwestytury biskupów. Wiedział bowiem, że w żadnym wypadku papież bezwzględnie nie zezwoli na koronację. Kwestia życzenia się inwestytury przez Henryka na pewno była również poruszana, gdy Bolesław Krzywousty zawierał pokój z Henrykiem, który jakby nie było przegrał dwie wojny, najpierw z Węgrami, a wia część jego rycerstwa była w niewoli u Polaków. Także najprawdopodobniej wówczas przy rozmowach pokojowych Henryk zobowiązał się ostatecznie rzec inwestytury i dopiero później wyruszył do Rzymu. Także papież Paschalis z kardynałami wyszedł mu naprzeciw na schody, zaprowadził go do Srebrnej Bramy i ucałowawszy uznał cesarzem. Ale kiedy przybyli do Roty Porfirowej i papież zażądał od Henryka przysięgi w sprawie życzenia się inwestytury biskupów, król Henryk za radą swoich uwięził papieża Paschalisa z kardynałami oraz całym dworem i przekazał pod straż patriarchę Akwilei Ulrykowi. Trzymał go w więzieniu przez dwa miesiące, dopóki ów nie odwołał żądania życzenia się inwestytury. Zwolniony i wypuszczony na wolność papież święta wielkanocne koronuje Henry Sprawcą uwięzienia papieża był podobno Albert z pochodzenia lotaryńczy, który potem został arcybiskupem Moguncji, czyli władca niemiecki Henryk. Okłamał papieża w sprawie inwestytury, co nikogo nie powinno dziwić, bo w końcu był on Niemcem, więc nie można od niego wymagać, aby przestrzegał zawartych układów. Następnie uwięził papieża i wymusił na nim koronację. Jednak w roku 1119 papież Paschalis II umiera. Kardynałowie wybrali na jego miejsce Gelazego II, który konkuruje aż z trzema innymi kandydatami Albertem, Arnulfem i Teodorykiem, którzy w różnych czasach zabiegali o przywłaszczenie sobie godności papieskiej, a potem zginęli nędzną śmiercią. Henryk, gdy się o tym dowiedział, wyznacza na papieża jakiegoś Hiszpana zwanego Burnidus i nadaje mu imię Grzegorz, mimo to inni nazywają go antypapieżem. W tej sytuacji Gelazy ucieka do Francji, do klasztorów klany. Po przybyciu tam. Zapada na zdrowiu i umiera, będąc papieżem tylko przez rok. Całkiem możliwe, że ktoś mu w tym pomógł, ale z uwagi na to, że klasztor Klany jest jednym z najważniejszych ośrodków religijnych wówczas w Europie, który ma pod sobą zakon świętego Benedykta, raczej nikt nie odważyłby się powiedzieć, że zakon maczał w tym swoje palce. W tej sytuacji na następcę Gelazego zostaje wybrany Kalix II. Ten udawszy się przy poparciu wszystkich z klany do Rzymu, uwięził Burdinusa, który uważał się za papieża, wsadził go na ulicę twarzą do ogona i podawszy mu ogon, mulicy zamiast cugli, prowadził go do Rzymu. Trąciwszy do wieży, umorzył go w brudnym więzieniu. Był to człowiek odważny i ludzki, kochany przez wszystkich z powodu swojej uprzejmości. Rzucił on na nowo klątwę na cesarza Henryka, mieszającego się do spraw inwestytury biskupów. Kiedy cesarz Henryk zdał sobie sprawę z tego, że nie może go pokonać z powodu jego odwagi poparcia ze strony ludu, wyznacza wielki zjawisk. Z książąt niemieckich w formacji, by się zrzec na zawsze inwestytury biskupów. Czyli ostatecznie Henryk V został pokonany przez papieża, i od tego momentu można powiedzieć, to papież stał się głównym rozgrywającym w Europie. A to jest istotne, aby zrozumieć dalsze losy Bolesława Krzywoustego. Wracamy teraz do Polski. W roku 1116 Zbigniew wraca z uchwale do Polski i ponosi tam ostateczną karę. Jednak nikt nie jest w stanie powiedzieć, za co właściwie Zbigniew został zabity. Ale z następnego roku mamy informację, która moim zdaniem może się z tym wiązać. W roku 1117 oślepienie wojewody krakowskiego Skarbimira, który podniósł bunt przeciw księciu Bolesławowi. Czyli mniej więcej w tym samym momencie wojewoda krakowski próbował się zbuntować przeciwko Bolesławowi. Także być może również Zbigniew był zamieszany w całą tą sytuację. Jednak wygląda na to, że nie on jedyny. Ponieważ dokładnie w tym samym momencie następcą biskupa krakowskiego Maura zostaje Rados. Trochę dziwny zbieg okoliczności, że w tym samym roku dochodzi do zmiany biskupa krakowskiego, a poprzedni biskup Maur został mianowany na to stanowisko w roku 1109. Jeszcze przed zawarciem pokoju Bolesława z Henrykiem V, a jak wiemy, biskupstwa polskie podlegały pod jedno z arcybiskupstw niemieckich, czyli jest całkiem prawdopodobne, że Henryk V, który uzurpował sobie inwestyturę, mianował na to stanowisko Maura, który później, podobnie jak to robił święty Stanisław, wykonywał krecią robotę i wspierał zarówno wojewodę krakowskiego, jak i Zbigniewa. Jednak oczywiście biskupi polscy nigdy niczego złego nie zrobili. I zawsze tylko wspierali Polskę, więc i tutaj długoż nie może niczego napisać wprost, jednak ta wersja, którą podałem układa się w logiczną całość. W roku 1119 Pomorzani pobici na głowę poddają się księciu polskiemu Bolesławowi. Poddali się zatem księciu polskiemu Bolesławowi i już więcej nie odważyli się podnosić buntu przeciw niemu. Od tego czasu książę Bolesław posiadał aż do końca życia obie ziemie: Pomorze i Prusy. Po raz enty w rocznikach Długosza jest napisane, że Prusy były kontrolowane przez Polaków. Co najmniej od czasów Bolesława Chrobrego. Jednak w historii powszechnej udaje się że nic takiego nie miało miejsca. W roku 1121 małżeństwo Wodesława syna księcia polskiego Bolesława z córką cesarza Henryka, Krystyną. Wymieniona zaś księżniczka Krystyna z wyniosłości i pychę gardziła wszystkimi Polakami, odsuwając ich od stołu i towarzystwa korzystała wyłącznie z usług Niemców, twierdząc, że Polacy śmierdzą i że sama ich obecność razi odorem. Nie można też znieść ich sposobu ubierania się, nienawidziła także księży polskich, podobnie jak ludzi świeckich i nie okazywała im żadnego szacunku. Czyli kolejna harpia, która przyjechała do Polski z Niemiec, nienawidzi Polaków, faworyzuje Niemców i w późniejszym okresie jako żona Władysława doprowadzi do wojny domowej w Polsce. Czyli morał z tego taki, aby nie żenić się z Niemkami, ponieważ ściągamy sobie na głowę piątą kolumnę. W roku 1124 książę polski Bolesław udaje się do Danii, przywozi stamtąd skarby królewskie do Polski. Czyli długoż potwierdza tutaj informację, że Bolesław Krzywousty za czasów swego panowania wyprawił się do Danii, osadził tam przychylnego sobie władcę. Oraz wrócił do Polski z wielkimi skarbami. Natomiast w roku 1126 książę Polski Bolesław zdobi katedrę krakowską przez budowanie dwóch wież. Dodaje też katedrze 20 kanoników. Czyli Bolesław Krzywołusty zaczyna się podlizywać duchownym, po to, aby w końcu otrzymać koronę królewską. W tym samym roku, czyli 1126, umiera cesarz Henryk V. Dowiedziawszy się o jego zgonie. Papież Honoriusz wysłał do Niemiec posłów, aby skłonili zebranych w Moguncji celem wybrania przyszłego cesarza elektorów do jednogłośnego obioru księcia rozsądnego, pobożnego i oddanego kościołowi. Przeto za zgodą elektorów zostaje wybrany książę saski Lotar, arcybiskup kolonii Fryderyk udziela mu błogosławieństwa i namaszcza go. Warto sobie odnotować, że Lotar został wybrany na cesarza za sprawą papieża. Lotar zaś zdobywszy królestwo rzymskie zaczął prześladować i poniżać wszystkich krewnych i całych. Ród cesarza Henryka. Wskutek tego wielu ludzi doznało cierpień fizycznych i duchowych. A w tym miejscu warto sobie odnotować, że zarówno żona Bolesława Krzywoustego, jak i żona jego najstarszego syna pochodziły z rodu Henryków. Dalej w tym samym roku książę czeski Sobiesław wypędza Odtona z Moraw, a potem zabija go w czasie bitwy. Cesarz na próżno udziela pomocy Ottonowi. Sobiesław był w tym czasie sojusznikiem Bolesława. Cesarz próbował wesprzeć Ottona przeciwko Sobiesławowi, jednak jego armia została zmiażdżona został zabity. Lotar ledwo co zbieg, a wielu Niemców poległo lub dostało się do niewoli. I po raz kolejny malutkie państewko, takie jak Czechy skopały tyłek podobno potężnemu cesarzowi niemieckiemu. A w roku następnym 1127 kości św. Wojciecha zostają wydobyte z ukrycia na widok publiczny. A jest to oczywiście elementem tego, że Bolesław Krzywousty stara się o koronę królewską. W roku 1128 cesarz Lotar zwycięża w słusznej walce ubiegającego się o tron cesarski Konrada, czyli tym samym. Umacnia swoją władzę, a Bolesław Krzywousty żeni swego syna z córką króla duńskiego. Czyli tym samym Bolesław Krzywołusty zawiera kolejny sojusz i wzmacnia swoje stronnictwo. W roku 1129 Bolesław, dla odpokutowania niektórych popełnionych występków, urządza z wielką pobożnością pielgrzymkę do szczątku świętego Idziego we Francji, czyli przekupuje duchownych, aby dostać koronę. A w roku 1130 książę polski Bolesław po powrocie z Francji odwiedza grób Świętego Stefana w Białogrodzie, potem obdarowuje hojnie szczątki Świętego Wojciecha w Gnieźnie, czyli dalej przekupuje duchownych po to aby uzyskać ich poparcie w uzyskaniu korony królewskiej od papieża a Bolesław Krzywousty musi tak robić, bo dzięki Kazimierzowi Odnowicielowi w Polsce zostały zlikwidowane obydwa arcybiskupstwa, to jest Gnieźnieńskie i Krakowskie i Bolesław Krzywousty musi się starać o koronę u papieża. Gdyby chociaż jedno arcybiskupstwo istniało, to wówczas nikt Bolesławowi by łaski nie robił. A swoją drogą Warto zwrócić uwagę na to, że arcybiskup gnieźnieński, który rzekomo w owym czasie urzęduje na tym stanowisku, jakoś nic nie działa, aby pomóc swojemu władcy w staraniach o koronę. Właściwie to tak ja mówiłem, nic nie robi, bo po prostu ten rzekomy arcybiskup po prostu nie istnieje. Teraz przyjrzyjmy się państwu Bolesława Krzywołustego u szczytu jego potęgi. Na początku swego panowania Bolesław Krzywousty zjednoczył ziemię polskie, następnie podbił Pomorze Gdańskie i Pomorze Szczecińskie, zwasalizował również Prusy, a w wyniku bitwy na Psim Polu uzyskał również ziemię lubuską przynajmniej zgodnie z tym co pisze Długosz Czyli tym samym należałoby stwierdzić, że pokonał Henryka V do tego stopnia, że ten, aby zawrzeć pokój z Bolesławem Krzywoustym, musiał się zrzec niektórych ziem na jego korzyść. Następnie Bolesław Krzywousty w ciągu kilkunastu lat osadził w Czechach przyjaznego sobie Sława, czyli Czechy stały się jego sojusznikiem. Następnie Węgry za czasów panowania Kolomana oraz Stefana II, czyli syna Kolomana, Węgry były sojusznikiem Bolesława Krzywoustego. W rocznikach również jest napisane, że Bolesław Krzywousty również w Rusi osadził przyjaznego sobie władcy. Nie rozpatrywałem tego dokładnie, gdy przytaczałem cytaty z roczników, ale tak to jest tam opisane, że cała Ruś była sojusznikiem Bolesława Krzywoustego. Być może nawet lennym. Co więcej, Bolesław Krzywousty wyprawił się do Danii, która wówczas najprawdopodobniej kontrolowała również Szwecję i Norwegię, czyli całą Skandynawię. Posadził tam na tronie przyjaznego sobie władcę i umocnił ten sojusz poprzez małżeństwo. I teraz należałoby się zastanowić, dlaczego Bolesław Krzywousty nigdy nie został koronowany na króla. Moim zdaniem nie trzyma się to w ogóle kupy i Bolesław Krzywousty najprawdopodobniej był królem i został koronowany albo po pokonaniu Henryka V, albo gdy nie mógł otrzymać korony od papieża uzyskał ją z Bizancjum. W czasie walk o inwestyturę można znaleźć kilka przypadków, kiedy władcy europejscy, gdy nie mogli zdobyć korony z Rzymu, dostawali ją z Bizancjum, które miało swojego cesarza oraz swojego patriarchę, czyli odpowiednik papieża. I w tym okresie, kiedy Europa Zachodnia robiła krucjaty do Palestyny, przechodziły one przez tereny Bizancjum i niejednokrotnie walczyły z nim. Zresztą Rzym i Bizancjum cały czas ze sobą konkurowały o prymat w świecie chrześcijańskim. I to, że w cesarstwie bizantyjskim religią dominującą było prawosławie, a nie katolicyzm, nie przeszkadzało katolickim władcom europejskim przyjmować korony od cesarza bizantyjskiego. W tej sytuacji Bolesław Krzywousty, będąc królem, który stoi na czele wielkiego sojuszu europejskiego, najprawdopodobniej stara się o koronę cesarską. Tym bardziej, że jego żona oraz żona jego najstarszego syna Pochodzą z rodu cesarskiego Henryka V. A obecny cesarz rzymski jest taki słaby, że nie może sobie poradzić nawet z malutkimi Czechami. I cały ten obraz potęgi Bolesława Krzywoustego pokrywa się z tym, co piszą na jego temat wcześniejsze kroniki. Jednak wszyscy ich autorzy oraz sam długość są osobami duchownymi i jednej rzeczy nie mogą nam wprost napisać. Nie mogą nam wprost powiedzieć, jakie były faktyczne powody ostatecznej klęski Bolesława Krzywoustego, i wprowadzenia rozbicia dzielnicowego. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam Państwa do obejrzenia następnego, w którym dowiemy się, w jaki sposób Bolesław Krzywołusty został pokonany oraz kto najwięcej zyskał na klęsce jego oraz upadku Polski. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.